Państwa serdecznie na kolejnym spotkaniu zorganizowanym przez nasze stowarzyszenie w Warszawie. Jest to pierwsze spotkanie powakacyjne. Naszym dzisiejszym gościem jest pan profesor Jacek Bartyzel, a naszym obecnym tematem jest to nowa prawica we Francji. I zanim oddam głos prelegentowi, no winien jestem wyjaśnienie, skąd ten temat. Ja myślę, że no, wszyscy dobrze rozumiemy, ale też warto jasno to raz jeszcze powiedzieć. Jeżeli politycy, politolodzy analizują fenomen ruchu za druga, którego jesteśmy w pewnym stopniu kontynuatorami, a przynajmniej staramy się być, to na ogół wiąże się go właśnie z ruchem nowej prawicy. Kiedy znany zapewne Państwu w tym gronie politolog dr Jarosław Tomasiewicz w Niemczech napisał artykuł, jeden chyba z pierwszych tekstów po niemiecku poza znanym doktoratem doktora Poczelowskiego, artykuł o zadrudze w piśmie Junges Forum, w podtytule dał po prostu Neue Rechte in Polen, nowa prawica w Polsce. I także z tej racji, ale też z tego powodu, że nowa prawica francuska dała dość ciekawą diagnozę cywilizacji zachodniej, cywilizacji, co do której chyba nie mamy wątpliwości, że znajduje się w kryzysie, to jest to temat wart poruszenia i to zapewne nie tylko na tym jednym spotkaniu. Z mojej strony to jest wszystko. Oddaję głos naszemu gościowi, panu profesorowi. Dzień dobry. Dziękuję za Państwu za zaproszenie. Proszę Państwa, tak jak zapowiedział pan dr Sztopański, moje wystąpienie ma dotyczyć nowej prawicy, czyli La Nouvelle Droite we Francji, czyli metapolitycznego ruchu, który powstał w 1968 roku. Na początek chciałbym zaznaczyć, że oczywiście samo pojęcie nowej prawicy w historii jest takie niejednoznaczne. Można nawet w XIX wieku znaleźć jakieś ugrupowania, które się tak określały. Potem na przykład w Stanach Zjednoczonych gdzieś tak w latach 60. też się zrodził taki ruch nazywany New Right, ale to była taka fundamentalistyczno-protestancka opcja. Potem jeszcze inaczej, też w kręgu anglosaskim, zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Stanach Zjednoczonych, w latach 80. też używano nieraz określenia New Right w odniesieniu do thatcheryzmu i reaganizmu. No a jakimś takim też odpryskiem tego jest we współczesnej Polsce też, nawet nie wiem, czy jeszcze istnieje, ale w tym nurcie takim uperowskim, czy dziewica uperowskiego, też jakiś czas na pewno istniała, być może nadal istnieje też formacja, która się nazywa Nowa Prawica. Ale to wszystko nie ma absolutnie nic wspólnego z tym, o czym dzisiaj będę mówił. Otóż chciałbym najpierw zacząć od pewnych takich kontekstualnych uwag. Pierwszej jakby dotyczącej określenia, czy samookreślenia nowa prawica, a drugie to kontekstu czasowego, czasu powstania, który, jak powiedziałem, jest bardzo precyzyjny, nawet nie co do daty rocznej, ale co do daty dziennej, można powiedzieć, kiedy nowa prawica powstała, bo 5 maja 1968 roku. Więc jeśli chodzi o ten kontekst pojęciowy, no jeżeli jest jakaś nowa prawica, no to siłą rzeczy musi być jakaś stara prawica, prawda? I czymś one się muszą różnić. No nie ma nowej bez starej. No chyba, że mamy do czynienia ze zjawiskiem zwanym symulakrem już.
odwołanie się do takiego klasyka francuskiej politologii, zajmującego się właśnie całe życie przede wszystkim prawicą w swoim kraju, czyli do nieżyjącego już René Raymonda, no sam tego, sam był tak, z postawy raczej takim liberałem katolickim, można to określić, to Raymond wyróżniał trzy nurty prawicy we Francji. Nurt legitymistyczny, nurt bonapartystyczny i nurt nazywany przez niego prawicą klasyczną. Moim zdaniem ten nurt jest, ten podział, ta klasyfikacja jest zbyt uproszczona. I ja bym wyróżnił więcej odmian tej starej prawicy. A mianowicie, po pierwsze, no właśnie nurt legitymistyczny, ale zarazem tradycjonalistyczny i ultramontański. Czyli to jest taka najbardziej tradycyjna, najstarsza zresztą prawica, no, dla której podstawowym jakby zawołaniem jest, no, można to ująć w skrócie, tym pewnym nawet sloganem, obrona tronu i ołtarz, tak? Czyli monarchii chrześcijańskiej, monarchii katolickiej, monarchii tradycyjnej, czyli obrona też zasady prawowitości, więc protest przeciwko uzurpacji po 1830 roku, a potem jest to także właśnie nawet na pierwszy plan wysuwa się obrona papiestwa, obrona także politycznego autorytetu papieża, a instytucjonalnie państwa kościelnego, no, które jak wiadomo zostało przemocą zlikwidowane. Ten nurt prawicy legitymistyczno-tradycjonalistyczno-ultramontańskiej, no, był nurtem, który, no, zaznaczył się w wieku XIX. Prawda? Można by właśnie powiedzieć, że zarówno zgodę ostatniego Bourbona w linii prostej w roku 1883, czyli de jure Henryka V, jak i upadek właśnie państwa kościelnego, no właśnie podcięły skrzydło temu nurtowi. Prawda? On od tego czasu wegetował. Właściwie zajmując także taką postawę wygnańców z tego świata, prawda? Czyli bycia obrońcą tej monarchii, która już jak współczesny royalistyczny pisarz francuski Jean Raspail pisze, że Królestwo Francji nie jest już z tego świata. Nurt drugi to, tak chronologicznie ujmując, to byłaby rzeczywiście to, co Raymond nazywa prawicą klasyczną. To jest po prostu prawica liberalna. Czyli to jest zarazem także najstarszy przeciwnik tej pierwszej prawicy. Prawda? To był właśnie konflikt dynastyczny, uzurpacja orleańska. Więc ten nurt jest jakby najbliższy światu modernizmu. Tak? To są liberałowie, zarówno polityczni, jak i gospodarczy, zwolennicy parlamentaryzmu. No, lubią się przedstawiać jako umiarkowani. Co więcej, właściwie ten nurt w XX wieku przestał być nawet monarchistyczny. Tak, no bo w XIX wieku to był orleanizm, czyli obrona dynastii orleańskiej, natomiast w XX wieku to jest już
to jest już prawica republikańska, tak? To jest prawe skrzydło establishmentu republikańskiego, tak zwani często oportuniści, prawda? No, takie postaci jak Raymond Poincaré, André Dardieu. Później no, występują oni pod takimi nazwami jak już w IV Republice, jak na przykład Niezależni i Chłopi. No, konia z rzędem temu, kto odczyta w tym jakąś treść ideową, tak? Od czego niezależni i na ile chłopi. Czyli to są jakby dwa skrzydła przeciwstawne. Trzeci nurt to jest nurt bonapartystowski, tak rzeczywiście można określić. Czyli czym jest właśnie bonapartyzm? No, bonapartyzm jest takim połączeniem, jest po pierwsze no, jakby próbą godzenia rewolucji z tradycją. Jest w nim element autorytarny, tak? Władza szefa państwa, tak? Cesarza Francuzów, która jednak opiera się nie na tradycji, no bo przecież nawet nie może, tylko na akceptacji ludu wyrażonej najlepiej w drodze referendum. To jest prawica plebiscytarna, czyli szef i lud z pominięciem notabli, tak? Czyli takiego burżuazyjnego establishmentu. Natomiast z prawicą bonapartystyczną w XX wieku pod jednym względem stała się rzecz podobna co z prawicą liberalną, mianowicie też ten czynnik jakoś monarchistyczny, czyli w tym wypadku imperialny, cesarski, też właściwie przestał istnieć, no bo przestał być właściwie no, w ogóle aktualny. Czyli ona się też zrepublikanizowała. I ta prawica bonapartystyczna w okresie międzywojennym to zaczęła tak zerkać w stronę wzorców faszystowskich. Trochę, tak, no, można powiedzieć Duce jako jakiś kandydat na francuskiego Duce jako pewien surogat cesarza. Natomiast po II wojnie światowej, no to tutaj zresztą z Rebaudem jestem zgodny, to takim awatarem bonapartyzmu stał się gonizm, czyli też próba przezwyciężenia podziału na Francję białą i Francję rewolucyjną, ale jednak przy akceptacji pryncypiów rewolucyjnych, prawda? Czyli praw człowieka i obywatela, laickości, republiki. Czyli znów taka prawica republikańska i demokratyczna, no, mimo tego, że tak z szefem stojącym ponad partiami. Można być demokratyczna, ale nie parlamentarna. Czwarty nurt to jest nurt nacjonalistyczny, czyli już właściwie dwudziestowieczny, który jest bardzo zróżnicowany, bo on bardzo zróżnicowany także na tej osi prawica-lewica. Tak? To znaczy na prawicy tego nurtu nacjonalistycznego. No to jest oczywiście action française, dlatego że ona jest zdecydowanie antydemokratyczna i właśnie kontrrewolucyjna. To znaczy tutaj jest to także akceptacja monarchizmu. Więc przy czym jednak monarchizm action française tym się różni od monarchizmu tego tradycyjnego legitymistycznego, że tutaj właśnie monarchia jest środkiem, a nie celem, prawda? To znaczy monarchia jest jedynym ocaleniem dla Francji, dla wielkości Francji, zdaniem Borasa. W takim razie ten nurt no, zbliża się do pierwszego, pomijając jednak legitymizm.
No i także nie jest ultramontański, no zważywszy pozycję osobistą religijną Borasa, który był niewierzący. Natomiast potem mamy różne, w tym obrębie tego nurtu mamy taką już republikańską de facto, ale jakby konserwatywno-narodową formację, dla której takim punktem odniesienia po II wojnie światowej, takim symbolicznym i sentymentalnym, stało się Vichy, tak, i osoba marszałka Petena. To są nostalgiczni mareszaliści, tak? Dla których marszałek jest tym bohaterem. I właściwie tu można powiedzieć, no, jakby najszybciej ten nurt stał się taki antykwaryczny, tak? No bo no, można myśleć o wskrzeszeniu monarchii, bo monarchia mimo wszystko przyjmuje różne formy. Tak, jest zasada ciągłości dynastycznej. No ale marszałka Petena się nie wskrzesi. Tak samo jak się nie wskrzesi, powiedzmy, generała Franka. Prawda? No to marszałek Peten był jeden, no umarł i już tu nic z tego nie pozostało. A jakby lewe skrzydło, no to są takie nurty radykalno-narodowe, rewolucyjno-narodowe, faszyzujące, faszystowskie. No tu jest masę tych grup i środowisk, no to nie mogę tu poświęcić miejsca, no bo to byłby właśnie osobny układ. Tylko ich jest dużo, no tylko właśnie wszystkie są mikroskopijne, prawda? No i jeszcze w dodatku zażarcie ze sobą walczą za jeden, prawda? Więc tak wygląda sytuacja w obszarze starej prawicy. I teraz jak popatrzymy na moment powstania nowej prawicy, to możemy zapytać, a co zostało tak realnym życiu politycznym z tej starej prawicy? No z tej legitymistyczno-tradycjonalistycznej właściwie nic, tak? To znaczy ona się udała na emigrację wewnętrzną już tak. Później troszkę nastąpi odrodzenie już w latach 80. Ta prawica klasyczna tak zwana, czyli liberalna, no to jest po prostu establishment, część establishmentu, zwłaszcza Czwartej Republiki, a w Piątej Republice no to jest część jest w opozycji do de Gaulle'a, a część się do niego doczepia, tak? Po to, żeby mu potem wbić nóż w plecy. No ta giscardystowska, prawda, formacja. No, z prawicy autorytarnej, no to zostaje oczywiście Collis, no i on jest siłą rządzącą, prawda? Ale im bardziej, im dłużej jest siłą rządzącą, no to staje się po prostu też coraz mniej ideową partią władzy, jak to zwykle bywa. No a ta prawica nacjonalistyczna, no to właśnie też politycznie nie istnieje, znaczy regularnie tam wystawiają jakieś, powiedzmy, kandydata na prezydenta, który zdobywa 1,5% głosów, prawda? No parę lat później te różne grupki uda się jakoś scalić Le Penowi, no ale to już jest po nowej prawicy, no a poza tym gdzieś do roku 81 to też jest margines polityczny, prawda? Dopiero kiedy Mitterrand zmienił ordynację wyborczą na proporcjonalną, no to wtedy to był szok, tak? Że nagle Le Pen okazał się no, znaczącą siłą i Front Narodowy okazał się znaczącą siłą polityczną. No i teraz kontekst. No kontekstem to jest oczywiście 68 rok. 68 rok to jest wzniesienie się tej fali tak zwanej kontestacji. Tak? Kontestacji skrajnie lewicowej, stąd nazwanej goszystowską. No, gosz to właściwie po francusku jest lewica, ale to jest ekstrem gosz. Tak? To jest no, taki przykład.
przedziwny melanż rozmaitych tendencji, a więc trockizmu, maoizmu, gramsizmu, kastryzmu, no wszystkiego, co wtedy było szczególnie modne. No jak wiadomo, ta rewolucja ma taki frenetyczny charakter, bardzo spektakularny, jest rewolta, właśnie to nie jest rewolucja, no to jest rewolta, bo ona obejmuje, to są studenci, jacyś kawiarniani i kawiorowi, intelektualiści, prawda, lewicowi, no ale hałasu narobili dużo, prawda, więc rzeczywiście jakby wstrząsnęli Francją. W dodatku, jak komuniści ci oficjalni się do tego dołączyli, organizując strajk generalny, no to zrobiło się naprawdę groźnie. Tak? To znaczy w tym momencie oczywiście jakby sytuację uratowała taka wielka manifestacja na Polach Elizejskich, no jakby milczącej większości progolistowskiej, tak? Która no, pokazała, że jednak ci goszyści to jest margines, prawda, krzykliwy, ale margines. No niemniej to był krótkotrwały wprawdzie, ale wstrząs. I nową prawicę trzeba widzieć w tym kontekście, tak? To znaczy trzeba jeszcze podkreślić to, że nowa prawica wtedy, kiedy powstanie, to jest ruch rówieśników tych ekstremistów lewicowych, tak? Tych Cohn-Bendita i tych innych, w cudzysłowie oczywiście, bohaterów barykad. Tak? Ci ludzie, którzy tworzą nową prawicę, to są ich rówieśnicy, tak? Czyli też często jeszcze albo jeszcze studenci, albo dopiero co dyplomanci. Czyli to jest ruch pokoleniowy, ruch, który jest reakcją na to i który zarazem zdaje sobie sprawę z tego, że owszem, no, państwo było w stanie przywrócić porządek, że może to siłowo nawet uczynić, a przynajmniej grożąc użyciem siły, ale że w płaszczyźnie tej intelektualnej, w przestrzeni kultury, że lewica triumfuje jednak, prawda? I to ta skrajna lewica. A prawica jest wobec tego bezradna, tak? Bo prawica jest bezradna, bo albo z tych wymienionych nurtów, no niektóre w ogóle się nie liczą, albo nie ma żadnej intelektualnej kontrpropozycji, a przede wszystkim nie potrafi w ogóle ze swoim językiem dotrzeć do tych młodych ludzi. Prawda? Czyli natomiast ci rówieśnicy Cohn-Benditów, no znają ten język, tak? Wiedzą, jak rozmawiać ze swoimi rówieśnikami, jak ich do siebie przyciągać. I to jest pierwsza ważna okoliczność. I właśnie ci młodzi ludzie zawiązują 5 maja 1968 roku w Lyonie, jestem narodzin nowej prawicy z Lyon. Zresztą w ogóle Uniwersytet Lioński, to nie wiem czy jeszcze, ale bardzo długo był takim bastionem prawicy, czy w ogóle szerzej niepoprawności politycznej, tak? Zwłaszcza Lyon 3, zdaje się. Powstaje stowarzyszenie, które nazywa się dokładnie tak, Groupement de Recherche et d'Etudes pour la Civilisation Européenne, czyli Grupa Badań i Studiów nad Cywilizacją Europejską. No to wygląda, właśnie w ogóle nie pasuje do nazwy ugrupowania politycznego, tak? To jest raczej właściwie jakby zespół badawczy, tak? Takie naukowe określenie.
ale właśnie coś jest na rzeczy, dlatego że ci ludzie właśnie nie zamierzają włączać się w nurt czynnej polityki. Tak? Oni rzeczywiście chcą studiować te zagadnienia, aczkolwiek nie są pozbawieni ambicji wpływania na rzeczywistość polityczną, ale nie bezpośrednio. Ale teraz jeszcze z tą nazwą jest inna ciekawa rzecz. Mianowicie jeżeli, i oczywiście ona nie jest przypadkowa, jeżeli tę długą nazwę utworzymy od niej akronim, prawda, skrótowiec, to wtedy wyjdzie nam GRES. To w wymowie francuskiej, ale to będzie jak Grece, prawda? Czyli co? Grecja. I to nie jest przypadkowo, tak? To specjalnie też to tak dobrano, żeby do tego dziedzictwa greckiego, klasycznego się tutaj odwoływać. Ponieważ to byli ludzie bardzo młodzi, no to oczywiście oni byli kompletnie nieznani, a więc nie mieli żadnego autorytetu intelektualnego. Więc tutaj kolejnym sprytnym posunięciem było to, że to stowarzyszenie zapewniło sobie patronat znanych powszechnie pisarzy, myślicieli, no, intelektualistów, którzy zgodzili się tworzyć taką czapę, jakby, prawda, w pewnym sensie także ochronną na tym stowarzyszeniu. A więc byli tu tacy na przykład pisarze jak Jean Anouilh, dramaturg, Jean Giono, prozaik, Marcel Jouhandou, też prozaik, Louis Pauvel, pisarz, eseista, bardzo oryginalna postać, wtedy pasjonował się taką ezoteryką na przykład głównie. Był bardzo, co też jest istotnym elementem dla nowej prawicy, bardzo zaciekłym wrogiem chrześcijaństwa, aczkolwiek dużo później i to w sposób taki spektakularny, bo w ciężkiej chorobie się nawrócił. Potem weszli jeszcze, no powszechnie znany na świecie, religioznawca Mircea Eliade, filozof i psycholog Hans Eysenck, a więc nie tylko z Francji, politolog Julien Frein, historyk David Irving, angielski, psycholog Arthur Jensen, neuropsycholog, taki antagonista freudyzmu Pierre de Brericel. No i szczególnie ważna też postać tutaj całymi garściami, nowa prawica z niego czerpała, badacz no, zachowań człowieka, etolog niemiecki Konrad Lorenz. No zresztą u nas dosyć znany między innymi jako autor książki tak zwane zło. Było też paru polityków ze establishmentu, na przykład giscardysta Michel Poniatowski. Natomiast, no to oczywiście nie byli przedstawiciele nowej prawicy, no jak mówię, byli patroni, prawda? Choć też ten dowód oczywiście był nieprzypadkowo prawie zawsze. Natomiast kto stanowił to grono założycielskie, jak to najważniejsze postaci. No więc na pierwszym miejscu trzeba tutaj wymienić no bez wątpienia numer jeden, człowieka nazywanego zresztą nawet tak potocznie papieżem nowej prawicy, czyli Alain de Bedouin. De Bedouin urodził się w 1543 roku, no czyli miał wtedy 25 lat. Pochodził zresztą z bardzo takiej znanej rodziny, której na przykład jego, po stronie matki, jego przodkiem był słynny symbolistyczny malarz Gustave Moreau. Więc
w ogóle to byli ludzie jednak ze środowisk takiej wyższej burżuazji. Tak? No, to też sprzyjało, że byli jednak dobrze sytuowani, mogli poświęcić się aktywności intelektualnej. Oprócz Alena de Benoist, czołowymi postaciami Grèce byli Pierre Vial, następnie pierwszy sekretarz generalny, czyli Jean-Claude Valla, parę lat temu już zmarły na raka, Guillaume Fay, też już nie żyjący chyba od roku. No, dość blisko, chociaż trochę później był także w tym gronie, no, sławny przede wszystkim przez swoją spektakularną śmierć samobójczą, Dominique Venet, prawda, ten, który za ołtarze katedry Notre Dame się zastrzelił. I Grèce, zwane właśnie potocznie Nouvelle Droite, nową prawicą, rozwinęło przede wszystkim niesłychanie aktywną działalność intelektualną wydawniczą. Oczywiście pisali książki, ale przede wszystkim wydawali także całą masę periodyków, no i były to periodyki na bardzo wysokim poziomie. A więc czasopismo takie flagowe to było najstarsze Element. Właśnie dokładny tytuł to było Element pour la civilisation européenne. Nouvelle École, tak, czyli nowa szkoła. Metapo, czyli skrót od metapolityka. Metapolityka to słowo jest szczególnie ważne, będę o nim mówił w myśli nowoprawicowej. Ale oprócz tego, że zaczęli wydawać pisma własne, to udało im się, głównie właśnie tutaj przydatni okazali się ci starsi patroni, jakby ich wprowadzający, udało im się wejść w taki pisma głównego nurtu, prawda, znane, istniejące, powszechnie czytane, jak Valeur Actuel, Planet, no a przede wszystkim to był ich największy sukces w latach 70., kiedy właścicielem Le Figaro, a więc jednego z najważniejszych dzienników francuskich i zawsze orientacji takiej konserwatywnej ogólnie rzecz biorąc, został sprzyjający prawicy Robert Elsin, to powierzył im redakcję niedzielnego dodatku, a więc właśnie takiego intelektualnego dodatku pod tytułem Figaro Magazine. No, później oni stracili ten dodatek, ale szereg lat go posiadali. Czyli właściwie w ciągu kilku lat, dzięki tej działalności wydawniczej, autorzy nowej prawicy, a zwłaszcza Alain de Benoist, stali się powszechnie rozpoznawani. Oczywiście spotykali się ze wściekłymi atakami takiego lewicowego świadka intelektualnego, ale nie tylko, bo tradycyjna prawica też ich atakowała, uprzedzając jakby jako pogan, jako rasistów, właściwie obce kukułcze jajo podrzucone na prawicy, zapewne przez Masonerię. Dalej, bardzo szybko właściwie ta francuska nowa prawica zaczęła się także rozszerzać na inne kraje, prawda? A więc na terenie Niemiec to jest Neue Rechte, bo zawsze właśnie w danym języku tak się to nazywa, skupione wokół Junges Forum. W Belgii Robert, właśnie nie wiem jak go czytać, bo to chyba flamandzkie nazwisko, Stolkers, też zaczął wydawać pisma Orientation Régulu.
była druga taka postać w Belgii ważna, to Lig po Belgii, należy kobylic z tym, o którym mówiłem, francuskim pisarzem, który po Belgii. Pojawiła się Nuova Destra we Włoszech, to takie postacie jak Marco Tarpi czy Alessandro Campi, New Right w Anglii, Wielkiej Brytanii, magazyn The Scorpion Michaela Walkera, no i wreszcie w Rosji, tak, wreszcie w Rosji, kiedy, no, że tak powiem, zajaśniała gwiazda Aleksandra Dugina, do którego jednak też już nie można uznać za prostą repartycję nowej prawicy, tak, to jakby od, zaczął to łączyć w jakąś własną syntezę z innymi nurtami. Są, co ciekawe, dał te czasopisma w różnych krajach, kopiowały ten tytuł Elementy, tak, czyli włoskie Elementi, albo Elementy w Rosji. To tyle, jeżeli chodzi o fakty podstawowe. Natomiast no, to, co najważniejsze, czyli idę, o co tej nowej prawicy właściwie chodzi i dlaczego ona jest nowa. No, bardzo precyzyjnie wyjaśniam to przede wszystkim Alain de Benoist. I tutaj zacytuję taki dłuższy fragment z jego programowej książki Widet Wład, czyli no, widziane sprawa, widok sprawa, w którym właśnie de Benoist pisze, czym jest dla niego prawica. Mówi tak. Nazywam prawicą skłonność do dostrzegania różnorodności świata, a skutkiem tego nierówności będących koniecznym produktem, a zarazem dobrem, mimo postępującej homogenizacji świata, głoszonej i realizowanej od 2000 lat przez ideologię egalitarną. Nazywam prawicą doktryny uznające istnienie relatywnych nierówności spowodowanych stosunkami siły, których produktem jest historia i które uznają, że historia musi toczyć się dalej. Czyli, krótko, iż życie jest życiem, czyli walką, tak dla narodu, jak i dla jednostki. To cytat, czy też parafraza z Charlesa de Gaulle'a, więc jednak taki też asekuracyjny. Znaczy to, że dla mnie wrogiem nie jest lewica lub komunizm czy kontestacja, lecz sama ideologia egalitarna, której formuły religijne i laickie, metafizyczne czy rzekomo naukowe, kwitną od 2000 lat, a gdzie idee 1789 roku były tylko etapem, a których uwieńczeniem jest obecny bunt i rewolucja. Zanim przejdę do takiej interpretacji merytorycznej, co jest tą naczelną wartością, to chciałbym zwrócić uwagę, dlatego że to jest trochę zakamuflowane tutaj, ale to, co daje się jakby podskórnie odczytać, mianowicie poprzez przeciwstawienie dwóch modułów czasowych, czyli że to, co złe, czyli ta homogenizacja świata i egalitaryzm, to dzieje się od 2000 lat, a to, co uchodzi za ten moment no, takiego negatywnego przełomu, czyli rok 1789, czyli rewolucja francuska, wcale nie jest tak istotny. Tak, jest tylko jednym elementem. Czyli mamy tutaj bardzo, mówię, w sposób zakamuflowany i czy raczej aluzyjny, niemniej jednak, kto umie czytać, bardzo wyraźny, z jednej strony zanegowanie
jakby pandemonium starej prawicy, bo dla starych pandemonium starej prawicy to jest właśnie rewolucja francuska, prawda? Przynajmniej we Francji, no bo gdzie indziej mogą być inne. Natomiast tutaj jest rewolucja francuska, de Benoit mówi, to jest drobny epizod, to jest tylko jeden z elementów równi pochyłej, która się już toczyła. Ważniejsze jest co innego, tak? Cywilizacja europejska, której nowoprawicowcy chcą być reprezentantami, skręciła w niewłaściwym kierunku, wykoleiła się nie 200 lat temu, tylko 2000 lat temu. No a co się takiego 2000 lat temu w świecie zdarzyło? No powstało chrześcijaństwo. Czyli de Benoit tego tutaj nie mówi wprost. Gdzie indziej mówi wprost. Ale w tym miejscu nie mówi wprost, ale odczytać można jasno. Odpowiedzialne za ten, za to wypaczenie, za to wyjście, za to wypadnięcie z właściwego toru jest chrześcijaństwo jako źródło ideologii egalitarnej. Czyli no, tutaj to nie jest oryginalna myśl, bo właściwie to samo głosił Nietzsche 100 lat wcześniej, prawda? Czyli Nietzsche dodawał do tego jeszcze, tu akurat u nowoprawicowców tego nie ma, ale klasyczną filozofię grecką, tak? Czyli dla niczego Sokrates i chrześcijaństwo, Sokrates z Platonem i chrześcijaństwo są odpowiedzialni za zło. Natomiast tutaj pozostaje tylko chrześcijaństwo, które jest uznane, no właśnie zgodnie z tą myśleniem przez niczego, więc nie reprezentowano za religię niewolników, tak? Czy za ludzi o mentalności niewolników. No, zachodzi w takim razie pytanie, a co w takim razie jest cywilizacją europejską, tą właściwą, niewypaczoną? No to tutaj będzie wszystko to, co było wcześniej, czyli właśnie Grecja i Rzym, a do tego jeszcze dojdą na przykład Centowie czy Germanie. No i to jest takie dosyć, prawda, osobliwe, bo tak, jeśli chodzi o Grecję i Rzym, no to przecież stara prawica, w tym chrześcijanie, poza nielicznymi wyjątkami, tak w duchu tertulianowskim, wrogości do świata antycznego, no to też przecież chwalą Grecję i Rzym, tylko że z chrześcijańskiego stanowiska. Grecja i Rzym są jakby przygotowani, prawda? Przygotowani do chrześcijaństwa, pewną preparatio evangelica, tak? Jest ją filozofia grecka, zwłaszcza w tych swoich najbardziej takich spiritualistycznych przejawach, prawo naturalne, filozofia. To jest pewien fundament intelektualny dla chrześcijaństwa. Natomiast nowa prawica, tak samo jak Nietzsche, to odcina, prawda? Czyli nie ma żadnej kontynuacji, żadnej ciągłości, żadnego przygotowania. Jest prawdziwa cywilizacja, tak? Która była hierarchiczna, arystokratyczna, która ceniła wartości witalne, która była życiem. I jej zaprzeczenie, czyli chrześcijaństwo, które stłumiło te witalne wartości. Zresztą życie, tu jak Państwo zauważyli, się to słowo pojawia wielokrotnie, jest kluczowe i historia, tak? Więc nowa prawica jest światopoglądem historycystycznym, tak? Czyli życie ludzkie rozgrywa się wyłącznie w historii, tak? Nie ma żadnej transcendencji, tak? Nie ma podziału na świat transcendentny i świat immanentny, tak? Życie jest, no jest ta właśnie niczajska, metafizyczna udręka, którą widzi on w człowieku dionizyjskim, starożytnym greckim.
który znosi z heroizmem właśnie ten tragiczny swój los, prawda, i zakończenie tej egzystencji wyłącznie na ziemi. I teraz jak pozytywnie w takim razie można określić istotę nowoprawicy? No w świetle także tej wypowiedzi to jest właśnie elitaryzm, tak? Czyli mamy właściwą postawę, czyli elitaryzm i niewłaściwą, czyli egalitaryzm. I ostatnie 2000 lat są z tego punktu za wypaczeniem, bo są triumfem różnych wariantów egalitaryzmu i zabiciem elitaryzmu, prawda? Czyli właściwie nowa prawica, znów podobnie jak Nietzsche, kontynuuje taką postawę czy sposób myślenia, który opisuje i zarazem potępia Platon w postaci Kaliklesa w Gordiaszu, oponenta Sokratesa, który to Kalikles, zapewne postać fikcyjna, no głosi właśnie taką moralność panów przeciwstawioną moralności niewolników, tak? Czyli silni powinni rządzić słabymi i to jest rzecz sprawiedliwa. Jednak gdyby tak, to właściwie nowa prawica nie powiedziałaby niczego nowego po niczym, ale ten swój antyegalitaryzm ona, że tak powiem, rozwija w kilku kierunkach. Więc po pierwsze, to jest bardzo silna krytyka fałszywej elity współczesnej. Kto stał się faktyczną elitą w tym egalitarnym świecie? Otóż plutokracja, tak? Czyli ludzie, którzy są tak naprawdę na ogół karłami, prawda, duchowymi. To tylko dzięki sile pieniądza oni sprawują faktyczną władzę. Tak? Pozbawili władzy elitę, której się to należało, tak? która była elitą właśnie ludzi prawdziwie silnych, odważnych, mężnych. Została ona wyparta przez ludzi pieniądza i narzuciła także swój sposób myślenia, w którym ekonomia, dobra moralne, dobra materialne są najważniejsze, tak? Określają pozycję człowieka. I z tego punktu widzenia nowa prawica krytykuje jednocześnie marksizm i liberalizm jako właśnie dwie odnogi tego samego sposobu myślenia, tak? To znaczy marksiści i liberałowie proponują inne rozwiązania. Jedni mówią, trzeba znieść własność prywatną, zastąpić ją kolektywną. Liberałowie wprost przeciwnie, prawda? I ograniczona wolność gospodarowania oparta na egoistycznym rozumieniu własności. Ale myślą tak samo. Tak? No, tu znów pod tym względem nowa prawica nie jest całkiem oryginalna, no bo coś podobnego pisał na przykład Karl Schmitt, prawda? Mówiąc, że bolszewik i kapitalista z Wall Street nienawidzą się nawzajem, ale myślą tak samo, prawda? Czy Igor Szaparewicz, rosyjski autor, który mówi, że właśnie kapitalizm i komunizm to są dwie drogi ku tej samej przepaści. Dla tą przepaścią jest prymat wartości materialnych, prymat sił ekonomicznych, czynienie z ekonomii politycznego absolutu, który pochłania wszystko, tak? Pochłania
politykę, pochłania kulturę, pochłania rodzinę, no, jednostka też się w nim zatraca. Tu zresztą w języku też często taki właśnie marksistowskim to opisują prawicowcy, no bo używają też pojęcia alienacji, prawda, od człowieczenia, tutaj tego nacisku na rozwój ekonomiczny, prawda, który ma być nieograniczony. Dalej ten antyegalitaryzm jest rozwijany w taki także sposób, że ma oznaczać pewną właśnie pochwałę różnorodności. Czyli z jednej strony jest to myśl elitocentryczna, jak mówi de Bedouin, otwarcie, chcemy elity, ale to nie znaczy, że musi być jedna elita, która wszędzie panuje. Czyli na przykład nie jest to tak, że to ma być taki anglosaski mit brzemienia białego człowieka, który powinien, bo jest wyższy, a już w szczególności człowiek anglosaski, tak, który jest w ogóle z najlepszego kruszcu ulepiony, że powinien panować nad innymi ludami. Nie, to elity mogą być właśnie regionalne, tak? To znaczy tutaj nowa prawica akceptuje na przykład dekolonizację, powstanie tych samodzielnych państw. Ona oczywiście była zawsze oskarżana o rasizm, natomiast chyba akurat to oskarżenie nie jest prawdziwe, że mogą być właśnie elity murzyńskie, elity Azjatów, zresztą właśnie każdy nawet mały jakiś lud powinien zachować swoją tożsamość i mieć zarazem swoją elitę. No to później to stanowisko zrodziło taki nurt zwany identytaryzmem, prawda? Jak wszyscy będą sobą, wszystkie cywilizacje, wszystkie rasy. Ale jednak lepiej, żeby się ze sobą nie mieszały, prawda? Czyli jest to rodzaj takiego apartheidu, ale w interesie ich wszystkich. To znaczy, żeby nie podlegały one tej uniformizacji i homogenizacji. Tak? Bo świat ten liberalny, steknokratyzowany, nowoczesny, czyni ze wszystkich, czy będą murzynami, białymi, żółtymi, podobnie jeśli chodzi o tożsamość kulturową czy religijną, takich samych ludzi, tak? Konsumentów Coca-Coli, McDonald'sa, wszystkich zapożyczonych w bankach, żeby wybudować dom czy inne dobra uzyskać. A chodzi o to, żeby ludzie byli różnorodni, tak? Czyli jest to także dążenie do tego, żeby jakoś właśnie unaukowić. To jest bardzo istotny element, tak? Poprzednie prawice na czym formowały swoje idee polityczne? Na religii przede wszystkim i oczywiście na ogół jest to chrześcijaństwo, jeśli chodzi o zachód katolickie, na filozofii, na teoriach prawnonaturalnych. Natomiast jeśli chodzi o powiedzmy nauki ścisłe, to raczej prawica
bała się zagrożenia z tej strony, no zresztą miała swoje powody, prawda, dawniej, no, że one jakby uderzały w te fundamenty, darwinizm chociażby, prawda? Natomiast nowa prawica właśnie szuka inspiracji nie tylko w humanistyce na przykład, ale u biologów, chemików i no, antropologów i innych dyscyplin ścisłych, prawda? Ponieważ te wyniki tych badań, tak, pokazują na przykład, no, jako oczywistość, że ludzie rzeczywiście nie są sobie równi, przede wszystkim inteligencji, prawda? Więc to jest taki scjentyzm, jest też taką cechą wyróżniającą i jest właśnie tym fundamentem egalitaryzmu, prawda? Więc no, żaden nowoprawicowiec nie powie jak tradycjonalista, że ludzie są nierówni, ponieważ Bóg stworzył ludzi nierównymi, tak? Że obdarzył ich różnymi talentami. No bo jest człowiekiem niereligijnym, prawda? Więc natomiast powie, ludzie są nierówni, no bo biologia nam dostarcza takich dowodów. Więc tu właśnie no, trzeba też podkreślić, że to właściwie taki fundament jakby światopoglądowy nowej prawicy jest, on jest relatywistyczny, tak? To znaczy nie ma żadnej relatywistycznej i naturalistycznej, tak? No, nie ma żadnej nadprzyrodzonej rzeczywistości, nie ma także obiektywnej prawdy, dobra. Jak w jednym z dzieł napisał de Bedua, jedyna znana nam prawda o świecie to fakt, że człowiek zrodził się z dwunożnej mamy. Tak? No, więc to zdanie, którego oczywiście żaden tradycyjny prawicowiec by nie wypowiedział. Prawda? Czyli no, człowiek jest zwierzęciem, cytując Lorenza, takim jak wszystkie inne, które żyją między niebem a ziemią. Cóż dalej? No więc oprócz tego elitaryzmu czy arystokratyzmu, tutaj zresztą nawiasem mówiąc, ten arystokratyzm nowej prawicy jest jednym z jakby także argumentów obronnych przeciwko posądzeniu o tym, że nowa prawica jest faszystowska czy nazistowska, bo rasiści i tak dalej. No, faszyzm i nazizm były ludowe, egalitarne, tak? No, przedstawiały się jako ruchy mas, a nowa prawica w ogóle, no, tak powiem, masy ją nie interesują. Masy są właśnie od tego, żeby słuchać tej elity mowy. No i teraz no, rzecz, którą tutaj oczywiście trzeba powiedzieć bardzo też wyraźnie, to jest antychrystianizm, tak, nowej prawicy, a w szczególności jej ojca czy przywódcy, czyli Alain de Benoist. W tamtym okresie również Powersa, prawda, który pisze wprost, dziedzictwo kulturalne chrystianizmu nie jest naszym dziedzictwem, kultura chrześcijańska jest nam obca. No, w tym jest ona także niczańska, tak, dla niej w ogóle monoteizm jest nawet szerzej niż tylko chrześcijaństwo jest też wypaczeniem cywilizacji. No, de Benoist w swoich dziełach pisał rzeczy takie jak to, że Bóg chrześcijan jest martwy, wartości chrześcijańskie zatruły wszystko, a chrystianizacja Europy, integracja chrześcijaństwa z umysłowością europejską była najbardziej katastroficznym wydarzeniem w całej historii.
No więc to, deklaracje są jasne, natomiast trochę inaczej to się przedstawia jakby w kontekście pozytywnym, to znaczy tego tak zwanego neopoganizmu prawicy. No więc oczywiście są takie określenia, jak to, że właśnie należy wracać do tych tradycyjnych kosmicznych religii. Mamy tutaj na przykład u Pierre'a Viala takie wyraźne przeciwstawienie dwóch typów religii, to znaczy religii księgi prawa i pustyni odrzucane, czyli w takim razie będzie to, no będą to trzy religie monoteistyczne, chrześcijaństwo, judaizm, islam. A no, te, które są cenione, to religie lasu, panteistyczne i kosmiczne. Tak Vial pisał, uważam pogaństwo za fundament tej rewolucji kulturalnej, którą chce przeprowadzić nasz kierunek myślowy. No, szczególnie frapowały niektórych ludzi nowej prawicy takie elementy religijności celtyckiej, tak, religii druidów, Guillaume Felton. Pisał, wszyscy powinniśmy być Celtami. Tylko, no, jak to traktować? To znaczy, no, w moim przekonaniu jest to swego rodzaju kulturowy kościół. Tak? To znaczy, ja nie podejrzewam nowoprawicowców o to, żeby oni w taki sposób dosłowny, realny zaczęli wierzyć, no, nie wiem, w Odyna czy w jakiekolwiek bóstwo z jakiegokolwiek panteonu, że to jest pewna deklaracja kulturowa, tak? To znaczy, że chodzi nam o to, żeby powrócić jakby do ducha kultur opartych na tych religiach, tak? No, w której na przykład nie ma elementu miłosierdzia, nie ma pojęcia grzechu, a więc nie ma także i odkupienia, tak? No, w którym religia ich zdaniem wzmacnia siły witalne człowieka, tak? Pozwala mu żyć mężnie w tym tragicznym, pozbawionym celu i sensu bycie historycznym, że to jest taki właśnie kostium intelektualny. Trzeba jednak też powiedzieć, że po pierwsze w innych niż francuska nowa prawica w ośrodkach te wątki albo nie występowały, albo były bardziej, że tak by, wyciszone. Na przykład deklarował to Marco Tarki, że dla nas zmagania między chrześcijaństwem a pogaństwem nie są istotne. A zresztą i sam de Benoist właśnie w późniejszym okresie ewoluował, to znaczy nic mi nie wiadomo, żeby w sposób zasadniczy zmienił poglądy, ale właśnie przestał się w tym duchu zupełnie wypowiadać, prawda? To znaczy właśnie dzisiaj de Benoist tak naprawdę jest po prostu naukowcem, tak? Który no czasami komentuje rzeczywistość polityczną, ale no przede wszystkim dzisiaj taki jego największy dorobek to jest opracowanie wielotomowej, takiej rozumowanej bibliografii przedmiotowej Charlesa Maurrasa. Czyli on właśnie wykonał tą ogromną, mrówczą pracę znalezienia wszystkiego, co właściwie, nie tylko co Maurras napisał, co o Maurrasie napisano i takiego twórczego skomentowania tych dzieł. No jeszcze jedną rzeczą, o której koniecznie trzeba powiedzieć, to jest właśnie pojęcie metapolityki, które właśnie określa cel, zamiar nowej prawicy. Tutaj dość przewrotnie, inspiracją dla nowej prawicy był jakby praojciec dzisiejszej nowej lewicy,
czyli włoski komunista Antonio Gramsci. Gramsci w ten sposób jakby zrewidował marksizm, choć zrobił to w sposób zakamuflowany, bo twierdził, że jest całkiem ortodoksyjnym komunistą, a mianowicie odwrócił porządek relacji między bazą a nadbudową w teorii marksowskiej, czyli uznał, że najważniejsze dla rewolucji jest przeprowadzenie tak zwanej biernej rewolucji, polegającej na przechwyceniu władzy kulturowej, na zdobyciu pozycji hegemona kulturowego. Czyli trzeba, uprawiając jakby wojnę pozycyjną, wdzierać się w ośrodki władzy nad umysłami, jaką sprawuje burżuazja. A jak ją sprawuje? No poprzez szkołę, poprzez uniwersytet, poprzez gazety, no dzisiaj oczywiście inne media także, prawda? Trzeba opanowywać krok po kroku, zdobywać te przyczółki, no i jak się osiągnie pewną masę krytyczną, no to zniszczymy burżuazję, ponieważ odbierzemy jej władzę nad umysłami, tak? Zwłaszcza kolejnych pokoleń, tak? Będą myśleć, a więc w konsekwencji postępować tak jakby chce. Czyli nowa lewica wzięła te lekcje Gramsciego, dokonując tego, co nazywano marszem przez instytucje. Prawda? I to nie instytucje władzy w tradycyjnym, że tak powiem, leninowskim rozumieniu, że poczty, telegrafy, komendy wojskowe, posterunki policji itp., tylko właśnie owe bastiony tej władzy kulturowej. No i nowa lewica ten marsz przez instytucje no rozpoczęła właśnie wtedy, w 1968 roku. No a dzisiaj, no to jeśli chodzi o Zachód, no to te władze już właściwie zdobyły, prawda? A u nas no, jest na no, jest najlepszej drodze też do zdobycia. I Bedoua i jego koledzy wzięli tę ideę, jakby odwracając jej kierunek. To teraz my, ta nowa prawica, mamy dokonać tego samego, tak? Czyli mamy odbić już z rąk lewicy te ośrodki tej władzy kulturowej, którą de Bedoua określa jako władzę metapolityczną. Oczywiście ani de Bedoua, ani żaden nowoprawicowiec nie wymyślił słowa metapolityka, bo ono w kulturze europejskiej funkcjonuje od do końca XIX wieku, a między innymi jednym z najważniejszych dzieł w tym zakresie jest dzieło polskiego filozofa Hedebrojskiego. Co prawda teraz odkryto niedawno, że traktat o metapolityce, pierwsze użycie tego słowa był już napisany przez takiego hiszpańskiego jezuitę Carabuela w połowie XVII wieku, no tylko nikt go nie znał, to był dopiero teraz odkryto rękopis. Więc to jest właśnie ta władza metapolityczna. No i teraz musimy postawić pytanie, na ile to nowej prawicy udało. No jak mówię, pewne sukcesy początkowo mieli, ale to już jest przeszłość. Tak? Nowa prawica nie odbiła, zresztą stara oczywiście też nie, nowa prawica nie odbiła ośrodków władzy od nowej lewicy. Czyli właściwie politycznie, czy tym metapolitycznie nastąpiła całkowita klapa. Tak? Politycznie próbowali też oni oddziaływać na zasadzie lobby, to znaczy jakby nowoprawicowcy umieszczali swoich ludzi w partiach zarówno establishmentu, a więc golistowskiej czy giscardystowskiej,
się właściwie skończyło tym, że część tych nowoprawicowców golistowskich bądź skardystowskich właśnie wyszła albo została wyrzucona z tych partii. To był między innymi Iwan Blo. Czy środowisko tak zwanego Plan de l'Horloge, czyli klubu zegarowego. To był zresztą taki odłam liberalny ekonomicznie w nowej prawicy. To byli tacy nowoprawicowi taczeryści. I znaleźli się oni we Froncie Narodowym, prawda? I w takim politycznym głównym przywódcą był przez pewien czas numer dwa we Froncie Narodowym, czyli Bruno Maigret. No ale Maigret po kłótni z Le Pen też został usunięty, założył własną partię, która się nazywała chyba Mouvement National, o ile dobrze pamiętam, ale to też to nie był projekt, który by wypalił. Także no, politycznych sukcesów też nie ma, prawda? Ta zasada oddziaływania przez infiltrację też im się nie powiodła. No więc jak mówię, dzisiaj DB to jest spokojny naukowiec, tak, który od czasu do czasu, znaczy DB była spokojny naukowiec, który od czasu do czasu wypowiada się na tematy polityczne, zresztą też często w duchu takich, znaczy tu jeszcze jednej rzeczy trzeba powiedzieć, a mianowicie po upadku komunizmu przestała istnieć ta sowieckiego, przestała istnieć ta teoria dwóch wrogów, nazwijmy to, że komunizm i liberalizm są naszymi wrogami, prawda? W zasadzie został tylko liberalizm, a w szczególności rozszerzony też kulturowo na amerykanizm, tak? Czyli to jest śmiertelna wrogość do Ameryki. W związku z tym także no, popieranie właściwie w świecie wszystkiego, co antyamerykańskie, jakiejkolwiek jest proweniencji, no, w myśl zasad no, tak zwanego sojuszu ekstrem. No, więc to bardzo często dzisiaj takie pozycje są zajmowane. No, jest, no, krótko mówiąc, właśnie historię nowej prawicy można uznać za zakończone. Tak? No, trwała ona gdzieś kilkadziesiąt lat. Pewnie, że Debedua czy ktoś inny może napisać jeszcze jakieś istotne książki, ale jako ambitny projekt właśnie metapolityczny, no, nowa prawica przegrała i przestała. Tak, bardzo serdecznie, jednak bardzo dziękuję panu profesorowi. Otwieram teraz część pytań. Korzystając z tej pozycji prowadzącego, pozwolę sobie jedną krótką uwagę i jedno pytanie. Krótka uwaga taka, że ta taktyka wprowadzania swoich ludzi też została chyba skopiowana od trockistów, którzy stosowali tak zwany entryzm. Prawda? Entryzm polegał na tym, że trockiści wysyłali swoich ludzi do organizacji lewicowych, ale nie trockistowskich, po to, żeby je radykalizowali, prawda, zajmowali tam jakieś pozycje, radykalizowali je, prawda, można powiedzieć, realizowali potem linię czwartej międzynarodówki. No to też, notabene, zakończyło się wielką klapą, bo ci ludzie na ogół byli otorbieni przez tamtejszy establishment, albo zostali wyrzucani. Ale tutaj jest ciekawe, że jest po kopiowanie taktyki nie tylko z strony tej walki kulturowej, już takiej stricte politycznej, to może być interesujące. Zwłaszcza dla historyka czy politologa, ale to jest tylko uwaga, pytanie moje jedno konkretne takie. Jakie miejsce wśród ojców duchowych, można powiedzieć, nowej prawicy zajmował Georges Clemenceau? No przecież odwołanie się do tradycji indoeuropejskiej, no to bez jego prac byłoby dzisiaj trudno. No tak, odpowiedź jest, ja jestem słyszalny, tak? Odpowiedź jest prosta, oczywiście ogromna. Przy czym no jednak Clemenceau oddziaływał już także i na przedstawicieli starszej prawicy. No więc natomiast
inspiruje do we Francji? To znaczy, powiedziałbym, że są jednak nowe postaci. Wiecie Państwo, Francja to jest taki specyficzny kraj, że tam jednak no, szybko zmieniają się mody i trzeba nowości, tak? Więc dzisiaj takimi postaciami z nietradycyjnej prawicy, prawda? No, są tacy pewni samotnicy, jak no, chyba najciekawszy Erik Zemmour na przykład. Zresztą już u nas tam też parę jego tekstów się ukazało. No, bardziej na takiej penetrystycznej płaszczyźnie, no to Michel Houellebecq, prawda? Więc to są tacy, no właściwie w jakiś sposób na pewno te ruchy identytarystów, tak? Właśnie ta pochwała różnorodności grupuje. No, wystąpiło też chyba pewne zbliżenie między jakby pewnymi epigonami akcją Frances i tych, którzy się już na nowej prawicy wychowali, no możliwe dzięki temu, że jakby ta nowa prawica jakby ten swój antychrześcijański pazur schowała. Proszę o kolejne pytanie. Proszę bardzo. Pan profesor wspomniał na zakończenie o sojuszu ekstremu. Czy tam największym złem według nowej prawicy jest między innymi państwo amerykańskie? Czy mimo wszystko według Alana Benoit będzie jakaś granica na przykład? Bo ja rozumiem, że na przykład, no nie wiem, no ciężko mi uwierzyć, żeby nowoprawicowcy mogli związać się na przykład z poprzez Północną Koreę, chociażby państwo północno-koreańskie. Znaczy, istnieją jakieś jednak granice, no bo na przykład wcześniej opowiadali się przeciwko komunizmowi, na przykład jakby takie państwo wróciło i by było wymierzone przeciw Ameryce, czy nagle by się z nim teraz, nie wiem, złączyli w imię właśnie tego sojuszu ekstremu? Ja bym tego nie wykluczył. Tak, no, no nie było takich deklaracji, no ale jeżeli wszystko, co antyamerykańskie jest dobre, no to na przykład jak ten Kim Jong-il, czy jak mu tam jakby jednak rzucił bombę atomową na jakąś na Amerykę, no to chyba by się nie bardzo się cieszyli. No poza tym, jeżeli popierali Al-Kaidę na przykład, no to... Proszę o kolejne, proszę bardzo. Bardzo dziękuję za ciekawy wykład, a mam takie pytanie, czy, właśnie, czy panu profesorowi coś wiadomo ewentualnie na temat nowej prawicy, czy czegoś podobnego w krajach iberyjskich, Ameryki Łacińskiej, czy na przykład może badając w jednej z swoich książek synarchizm meksykański, znalazł pan profesor jakieś podobne wątki? To znaczy tak, no istnieje oczywiście też w Hiszpanii duo Maderecia, ale to nie jest twórczy ruch, no oni również się zajmują właśnie no, przekładami pism Beduach i innych. Natomiast na przykład w Meksyku, no to tam jest, powiedziałbym, jeden z odłamów synarchizmu współczesnego, który jest tak transcendentalistyczny, to często określany, który tak właśnie tworzy, jakby wychodzi z tego społeczeństwa oficjalnego, tak, i tworzy takie wspólnoty nawiązujące też do tych indiańskich ehidos, które no, takie wątki takiej religijności kosmicznej też prowadza. Wydaje mi się, że on może być uznany za taki odpowiednik właśnie nowej prawicy. Proszę o kolejne pytanie. Pierwsza sprawa jest taka, że Dominik Wenner nigdy nie był sensu stricto nowoprawicowcem, był prekursorem nowej prawicy i inspirował, natomiast nie był członkiem, wbrew temu co się często mówi, nie był członkiem założycielem nowej prawicy. Jeśli chodzi zaś o to pogaństwo, to też warto podkreślić, że... Nie, nie powiedziałem, że był założycielem, to był... Tak. Zbliżył się. Tak, natomiast jeśli chodzi o pogaństwo, to też warto podkreślić, że Benoit bardzo często podkreślał, że nigdy nie chodziło w nowej prawicy o powrót, w sensie dosłownym powrót do pogaństwa, tylko nawiązanie do pogaństwa.
żeby odzyskać to mentalne wyposażenie tego dawnego pogańskiego Europejczyka i na tej podstawie budować nową kulturę europejską. No tak, to właśnie wydaje się oczywiste, zresztą jak to przedstawiałem. Tak. Czy ktokolwiek z Państwa chce jeszcze? Chociaż jeden mój znajomy, nie powiem który, to kiedyś spotkał we Francji, będąc dłuższy czas, osobę, to nie był to jakiś, jakaś czołowa postać, ale w tym kręgu takiego człowieka, który no, właśnie był cały zarośnięty, biegał po lesie, odprawiał jakieś tam, prawda, usła, no więc to tacy ludzie też tam się... Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie, to chciałem bardzo serdecznie Panu Profesorowi podziękować i zakończymy spotkanie nasze na dzisiaj. Dziękuję bardzo.